W naszej pierwszej wędrówce z kamerą po Jeleniej Górze postanowiliśmy zapytać mieszkańców tego miasta, jakie powinny być informacje w telewizji lokalnej, jak powinny wyglądać, czego chcieliby się dowiadywać właśnie z tego medium. A więc zapraszamy. No, właściwie to prawdziwie, żeby po prostu nie było jakichś tam przekłamań. No nie wiem, to do obywatela, żeby docierało jak najbardziej takie rzetelne. Proszę pana, przeważnie te wiadomości, które ludzie interesują, mi się staje, rzeczy, które się na co dzień zdarzają w wielu wypadkach i są ukrywane przed nami, to powinni przede wszystkim pokazywać nam. Sądzę, że to powinny być informacje nie po prostu dookreślić. Nie dla polityków, tylko dla ludzi. Powinny wyglądać dobrze, powinny być interesujące. Dziękuję bardzo. Znowu uważam, że więcej takich rzeczy ciekawych. Nie, że na przykład często się zdarza, że mówi się o jakichś wyłącznie wydarzeniach kulturalnych, że przez 80% programu tylko się mówi o tym, bo nieraz są takie na przykład wydarzenia, o których my nic nie wiemy, a podejrzewam, że one były bardziej zaciekawiły w ogóle ludzi, którzy oglądają. Więcej widzów by było. Być jak najwięcej wiadomości tutaj z terenu naszego, z Jeleniej Góry. Więcej jakieś, co się dzieje, no jakie są imprezy, dajmy na to. Może jakieś jakie najważniejsze informacje z miasta, z regionu i informacje dotyczące mieszkańców, głównie nie tam jakieś ogólne, tylko właśnie takie informacje dla mieszkańców o mieszkańcach. Powinny dotyczyć miejscowości, gdzie jest dany program nagrywany, więc jeżeli to są wiadomości lokalne z Jeleniej Góry, serwis powinien dotyczyć Jeleniej Góry, mieszkańców, problemów, a poza tym powinno być mile, zabawnie, relaksująco. Tak moim zdaniem. Długo, krótko. Serwis krótki, szczegółowy, jeżeli problemy też szczegółowe, a jeżeli rozrywka, to długo, interesująco. To trudno mi spowiedzi, zaskoczy mnie pan pytanie. Media lokalne, jak sama nazwa wskazuje, powinny pokazywać lokalne sprawy. Od wielkiej polityki są tak wielkie telewizje. A lokalnie nawet drobne ploteczki, co kto komu powiedział, kto coś załatwił, ewentualnie nawet co kto komu nie załatwił. I to tak sobie wyobrażam. I jak się wam podobały opinie Jeleniogórzan? Jeśli tak, to my spróbujemy wprowadzać je w życie. I to wszystko w dzisiejszych wędrówkach z kamerą po Jeleniej Górze. Zapraszamy następne i do zobaczenia. Ponad 5 godzin obradowała komisja konkursowa, której zadaniem było wyłonienie kandydata na kuratora oświaty i wychowania w Jeleniej Górze. Do tej pory stanowisko to piastował Andrzej Szustak, który zrezygnował z tej funkcji po wygraniu konkursu na wiceprezesa do spraw kadrowych zakładów chemicznych Rokita w Brzegu Dolnym koło Wrocławia. Składająca się z przedstawicieli Ministerstwa Oświaty, wojewody jeleniogórskiego, sejmiku samorządowego oraz związków zawodowych komisja przesłuchiwała dwoje kandydatów, Marię Teresę Kowalską, polonistkę z Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Cieplicach oraz Janusza Wrzala, dotychczasowego wicekuratora. Konkurs wygrał Janusz Wrzal, a co za tym idzie, wojewoda najprawdopodobniej powoła go na stanowisko kuratora. Zapytaliśmy Janusza Wrzala, jakie zadania w najbliższym czasie stoją przed nowym kuratorem. Jako zadania na najbliższą przyszłość widzę, tak jak zresztą wszędzie w Polsce, stojące przed kuratorami zadanie wprowadzenia szkół w nowe warunki funkcjonowania, wprowadzenia w nowe zasady budowania programów, wprowadzenia całej reformy programowej w zakresie przedmiotów ogólnych, a w dalszej perspektywie od roku szkolnego 99-2000 reformę strukturalną, organizacyjną szkolnictwa. To wszystko, co zapowiedział minister Handke przed 4 dniami w trakcie spotkania z kuratorami w Poznaniu. Komisja konkursowa w decyzji o powołaniu na stanowisko kuratora oświaty i wychowania w Jeleniej Górze Janusza Wrzala nie była jednomyślna. O 10 rano w holu gmachu Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze Grzegorz Niedźwiecki ustawił stragan z kwiatami.
Jest to efekt trwających 2 lata bezskutecznych starań o zezwolenie na otwarcie pawilonu z kwiatami na osiedlu Zabobrze 3 w Jeleniej Górze. Już w 1996 roku Grzegorz Niedźwiecki otrzymał wszelkie wymagane zezwolenia od Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zakładu Gazownictwa, Zakładu Energetycznego, a także poparcie Rady Osiedla. Zgody na lokalizację pawilonu w tym miejscu nie wydał jednak architekt miejski. Grzegorz Niedźwiecki odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kolegium nie uznało jednak odwołania. Dopiero 5 września minionego roku Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję architekta miejskiego oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Do dziś jednak Urząd Miejski zezwolenia na ustawienie pawilonu nie wydał. Grzegorz Niedźwiecki zdecydował się podjąć protest. Urząd Miasta szuka pieniędzy u najbiedniejszych, u kupców, podczas gdy ja chcę im dać i płacąc podatki. Jest to dla mnie niezrozumiałe. Grzegorz Niedźwiecki domagał się spotkania z prezydentem Jeleniej Góry. Zagadnął o to nawet spotkanego w holu Urzędu Miejskiego wiceprezydenta Jeleniej Góry Józefa Kusiaka. Może pan zanosować mi, pani prezydent, teraz? No teraz nie, bo w tej chwili jest akurat narada w sprawie remontów w ZGM-ach i jesteśmy troszeczkę zajęci, ale pana sprawę znamy. Protest Grzegorza Niedźwieckiego zakończyła interwencja Straży Miejskiej. Ja tylko mogę powiedzieć jedno, że jest dekret na ten temat, że jest zakaz sprzedaży w budynkach publicznych, który jest z 1951 roku odnośnie targowic. I działam tu na podstawie prawa. Jeżeli zgłosimy, że pani prezydent łamie prawo, nie wykonuje wyroków sądu, to też będzie prawo? To pan też pójdzie mandat, pani. To znaczy, to jest, proszę pana, konflikt może między... To nie jest konflikt, są dokumenty. Ale ja teraz nie wiem, to nie są formy takie, że można pikietować. Można pikietować, ale trzeba iść do spraw obywatelskich, uzyskać na to. Była ostatnio pikieta kupców, ale to na wszystko jest zgoda potrzebna do robienia pikiet. A to uważam jako pikieta. Nakładam na pana mandat gotówkowy. Mandat ścisłe... wysokości 100 zł. 100 zł, tak? Tak. Ma pan prawo przyjęcia mandatu kredytowego, gotówkowego lub odmowa, co zostanie skierowana sprawa do spraw wykroczeń. Słucham pana. Czy to jest w imieniu prezydenta miasta? Nie, to jest w imieniu Straży Miejskiej. Mhm. No to proszę przekazać, że nie wykluczone, że ktoś będzie ponosił jeszcze koszty szpitalne. Słucham pana, jaka jest pana odpowiedź? Ja, proszę pana, nie przyjmuję do wiadomości. To skieruję nie sprawę na kolegium do spraw wykroczeń. Bardzo proszę. Proszę, a teraz proszę zabrać te kwiatki i opuścić budynek. W sekretariacie prezydenta miasta dowiedzieliśmy się, że jutro ma dojść do spotkania pani prezydent z Grzegorzem Niedźwieckim. Zapowiedział on jednak, że jeżeli do spotkania nie dojdzie, to zaostrzy formę protestu. Od 1 lutego Jeleniogórska Izba Przemysłowo-Handlowa uruchomiła Dolnośląsko-Saksońsko-Bawarskie Centrum Kształcenia. Finansowane jest ono ze środków niemieckich, mówi Kazimierz Wilk, prezes Jeleniogórskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jeleniogórska Izba Przemysłowo-Handlowa udostępniła tutaj swoje biuro oraz specjalnego do tego celu pracownika, który będzie między innymi zajmował się rozmową z tymi osobami, z tymi instytucjami, które oczekują kształcenia w zakresie nowoczesnego prowadzenia biura, w zakresie nowoczesnego prowadzenia firmy, zasad księgowości, nowoczesnego zarządzania. Centrum przeznaczone jest dla gmin z dużym stopniem bezrobocia. W tej chwili trwają prace nad stworzeniem specjalnego projektu kształcenia w gminie Lubomierz, gdzie bezrobocie sięga 25%. Podobnych projektów wspomagających małe i średnie przedsiębiorstwa Jeleniogórska Izba Przemysłowo-Handlowa opracowuje aktualnie 11. W Jeleniej Górze stanął czas, tak można powiedzieć, patrząc na ratuszowy zegar. Od kilku dni wskazuje on niestrudzenie 1 godzinę. Jest to już druga awaria w ostatnich miesiącach jednego z najstarszych czasomierzy w Jeleniej Górze. Ponownie za to zaczął odmierzać czas zegar na liceum ogólnokształcącym imienia Stefana Żeromskiego. Szkoła ta oraz wieża zegarowa powstała na początku wieku, a pieniądze na jej budowę zebrano wśród mieszczan. Zegar na przysłowiowym Żeromie jest podświetlany nocą. Po podobnym remoncie jest również czasomierz na ulicy 1 Maja, głównym trakcie handlowym stolicy Karkonoszy. Kilka miesięcy temu wandale zrobili sobie z niego tarczę do rzutów kamieniami. Podobnych ponad 100-letnich zegarów ulicznych w Jeleniej Górze jest 5 i większość z nich wymaga kapitalnego remontu.